Pierwsze pytanie dotyczy mutacji koronawirusa. Pytają nasi czytelnicy, czy kolejne mutacje koronawirusa mogą sprawić, że szczepionka przestanie być skuteczna? Na dzień dzisiejszy, proszę pana, tych mutacji są tysiące. W samym tym białku Spike jest ponad 4000 mutacji już opisanych jako takich i żadna nie spowodowała, mimo że to czasem się zbija kilka tych mutacji, prawda, nie spowodowała, by szczepionka była mniej skuteczna. I ona w dalszym ciągu da działa i to jest potwierdzane za Moderny i potwierdzone jest dla Pfizera i teraz trwają obserwacje za AstraZeneca, którą tak preferują Brytyjczycy, prawda, bo to jest ich szczepionka, to ona innym, ona jest wektorową szczepionką jako taką, czyli opartą na wirusie szympansa zdaje się, który u nas się nie ma możliwości replikowania jako takim. Generalnie może się zdarzyć, tak jak w innych chorobach wirusowych, choć jest to nie są wirusy grypy, nie są tak zmienne i tak dalej, że szczepionka będzie musiała być zmieniona, dopasowywania rocznie, czy co dwa, czy trzy lata do dominującego szczepu jako takiego. Tylko wie pan, będą stare szczepy i będą nowe szczepy, prawda, także trzeba będzie to coś kombinować, być może trzeba będzie układ robić i kilku różnych układów tego mRNA. Zwróćcie uwagę, ale to najłatwiej w tej sekundce zmienić. mRNA to jest zapis jak na taśmie, no to zrobi pan inny układ na tej taśmie, to samo otoczkę mapa, bo pan technologię właściwie od 97 roku znaną, prawda, ona była usprawniana i poda pan kolejną szczepionkę. Być może trzeba będzie ją zmieszać, jeden szczep z drugim szczepem i tak dalej. To już ma mniejsze, to jest technologia, to jest postęp, po prostu postęp XXI wieku. My w ogóle przechodzimy do tych typu szczepionek. Ja się nie bardzo mogę szczepić szczepionkami starymi, białkowymi, splitowymi, rękombinowanymi, bo miałem wstrząs na jakiś element, czy białko, czy nośnik, który tam był. A w tych szczepionkach jest najmniej tych związków, które są tak silnie immunogenne. One wytwarzają dopiero białko, a nie są samym białkiem, które ma wywołać odpowiedź. To jest zupełnie coś innego. To przejdźmy do drugiego pytania. Drugie pytanie dotyczy z kolei powikłań i skutków ubocznych. Pytanie brzmi, czy skutki uboczne szczepionki mogą pojawić się za kilkanaście miesięcy bądź lat? Domyślam się, że w tym pytaniu chodzi o te kilkanaście miesięcy od lat, od momentu zaszczepienia. Wie pan, to jest zdumiewające pytanie. Szczepionki zostały przetestowane, prawda, od marca jako takiego, bo już od ludzi zaczęto testować na marcu. Używano starej technologii już znanej wielu lat. Nie ma żadnych jakichkolwiek danych, żeby powodowały jakiekolwiek większe powikłania. No poza typowymi, coś pobolewa, gniecie, obrzęk węzłów chłodnych jako takich. I nawet jak porównano liczbę tych poważnych powikłań, takich serious adverse events, to były większe w grupie placebo, która nie dostała w stosunku do tego. I to dotyczy to szczepionki zarówno Moderny, jak i Pfizera. W AstraZeneca mniej więcej to się równo układało jako takim. Czy będą, no małe przesłanki są. Tu nie podaje pan białek obcych, tu podaje pan kod, który ma sprowokować do syntezy białka i tak dalej. Ja nie wiem, jakby on miał się przenosić w ogóle na logicznie rzecz biorąc. On się nie może wbudować do genomu, to białko szybko, ten mRNA szybko ginie, on podstymulowuje białko. No wie pan, to chyba trzeba zadać pytanie. Jeśli pan stymuluje białko, fragment wirusa, bo to jest fragment wirusa, mamy ten spike zrobić, no to chyba trzeba zastanowić, jakie będą powikłania po przebiegu zakażenia jako takiego za 20-30 lat, bo ja wiem, jakie będą. U części ludzi mamy ciężkie uszkodzenie miąższu płuc, uszkodzenie serca, uszkodzenie nerek, dysfunkcję jelit po tym wszystkim, uszkodzenie śródbiąka i tendencja do zatorowości. Ale to jest przebycie pełnego zakażenia z konsekwencjami, a to tylko fragment białka. Ja bym się w ogóle tym problemem nie... To jest sztucznie wyindukowany, prowokowany problem. To nie jest zakażenie z konsekwencjami. Ma pan alternatywę białka jednego, które syntetyzujemy ze szczepionką i całego problemu związanego z zakażeniem, a to jest zupełnie inna historia. To lećmy z kolejnym pytaniem, panie profesorze, bo czasu mamy mało, a chciałbym tych pytań jak najwięcej zadać. Kolejne pytanie dotyczy dzieci i szczepienia dzieci. Pytanie brzmi, czy dzieci będą kiedykolwiek szczepione na COVID-19, a jeśli tak, to kiedy? Czy jesteśmy mniej więcej w stanie oszacować, czy taki termin właśnie szczepień dzieci będzie i kiedy on by był?
Panie redaktorze, proszę państwa, badania nad szczepionkami, nad tymi szczepionkami u dzieci oczywiście trwają, z tym, że trzeba zdawać sobie sprawę, że dzieci zasadniczo nie chorują, są to incydentalne historie i w Polsce nikt specjalnie nie umarł jeszcze z dzieci na COVID jako takim. Kwestia podawania tej szczepionki, aby te dzieci nie przeniosły na inne osoby. Być może kolejne mutacje tego wirusa, prawda, kolejne będą bardziej agresywne dla dzieci. Na dzień dzisiejszy i te przypadki tej układowej odpowiedzi tej takiej zapalnej przebiegają stosunkowo łagodnie, nie ciężko. To są pojedyncze przypadki, ja nie wiem ile ich w Polsce jest, prawda? I nie ma ciężkich przebiegów u dzieci i nie ma zgonów. Kwestia, czy to szczepić. No w niektórych krajach, na przykład w Nowym Jorku, gdzie wiele było tych powikłań, prawdopodobnie na tamtej populacji latynosów, afroamerykanów, przecież nie można mówić murzynów, bo to afroamerykanów, prawdopodobnie trzeba będzie rozpocząć. Zdaje się, że obniżony będzie wkrótce wiek do 12, kiedy można szczepić, bo na razie tam od 16 roku życia, czy 18, a potem, proszę pana, do mniejszych dzieci. Tylko kwestia celu tego trzeba zastanowić się. No na grypę to bardzo dobrze szczepić wszystkich, kogo się da, prawda? Specjalnie kobiety ciężarne, bo to ciężko bardzo przebiega. No a tu, to trzeba się zastanowić w ogóle. Kolejne pytanie, panie profesorze, dotyczy już samego programu szczepień i strategii szczepień. Pytają nasi czytelnicy, czy wprowadzenie zasady, w cudzysłowie, szczepimy tego, kto się pojawi, zamiast tworzenia list kolejkowych, nie dałoby lepszych wyników właśnie w tym procesie szczepień. Wie pan co, ja jestem zwolennikiem absolutnie tej zasady narodowego programu szczepień, który przedyskutowaliśmy na Radzie Medycznej, o ile nasze, prawda, wnioski zostały uwzględnione, czy nie, ale większość naszych sugestii została uwzględniona. Ponieważ szczepionek nie ma nadmiaru, to nie tak, że czekają w magazynach, prawda, te szczepionki. One przychodzą w niewielkiej liczbie, prawda. No dobrze, że w ogóle przychodzą. Proszę przypomnieć sobie, co 2 miesiące temu jeden z naszych ministrów wszystko robił, żebyśmy nie dostali pieniędzy z Unii zablokować to wszystko. No to w ogóle by była katastrofą, prawda. Jakoś nikt z tego wniosków nie wyciąga. Ja się nie jestem w stanie zrozumieć. Ale dostajemy te szczepionki w niewielkiej liczbie na skalę tego kraju i wielkość Polski, prawda. Średnio duży kraj europejski, prawda, i średnio zamożny. I one będą przychodziły w nadmiarze. Trzeba zaszczepić służbę zdrowia, żeby ktoś miał pracować z tymi pacjentami i błyskawicznie ludzie w podeszłym wieku z wielochorobowością i służby jako takie. Ja miałem wątpliwości, się nie zgadzałem, ale no tak zostało podjęte akurat młodych żołnierzy jako takich. Ich zawsze można wydać rozkaz, iście się szczepić, to jakby były rezerwy, prawda? No ale wojska liniowe, tak jak Izrael, szczepimy, bo jesteśmy krajem podobno frontowym. No być może tak jest, prawda? I też mam wiele sugestii do tego. To jeszcze się zgodzę, ale nie wiem, czy koniecznie muszą urzędnicy w ministerstwie być szczepieni w pierwszym rzucie. Ale służba zdrowia, starcy i ludzie ciężko chorzy jako takim, no plus nauczyciele oczywiście i te matki dla tych wcześniaków i rodzice. Tak, jeśli pan to zrobi, to już pan odblokowuje służbę zdrowia zdecydowanie z wielu frontów. A potem poszczególne grupy, prawda? Jak będzie więcej, to zaszczepimy wszystkich. Naturalnie trzeba zobaczyć, żeby nie było jakichś afer, że kolesi szczepią, bo to u nas kolesie, prawda, kacyki polityczne, różne inne rzeczy. Znamy to od 70-80 lat w tym kraju i nie tylko w tym kraju. Musi być jakaś rezerwa. No zostaje panu wieczorem, bo 10 osób się zgodziło, 10 szczepionek, kogo zaszczepić? No to dzwoni pan po rezerwowej jakiej liście, po sąsiadach, po kimkolwiek, łapie ludzi tak jak w Izraelu na ulicy stają, prawda, kto się chce szczepić. No chyba musi być taka możliwość, prawda, ale nie to, że świadomie będziemy ukrywali ileś tych szczepionek. Te grupy wymagają pilnie szczepienia jak najszybciej. Ci ludzie umierają. Naprawdę umierają. Ja 2 tygodnie temu przychodziłem codziennie, podpisywałem akt zgonu, a wyzwiska w internecie były: COVID-u nie ma, prawda, jak się zaszczepiłem, no mieliśmy nadzieję, że zdechniesz, prawda, czy coś takiego. No taki naród, proszę pana, nie wszyscy. To jest wspaniały, piękny naród, ale jest ileś procent dziczy i szaleńców, którzy tak funkcjonują. Życzą jak najgorzej. To na koniec ostatnie pytanie od widzów, panie profesorze. Też pytanie dość specjalistyczne, bo dotyczące przeciwciał. Jeden z naszych czytelników, a być może czytelniczka, pyta, dlaczego nie robimy masowo testów na przeciwciała i nie szczepimy w pierwszej kolejności tych, którzy takowych przeciwciał nie mają? To jest bardzo inteligentne pytanie i bardzo dobre. Też byłem zwolennikiem, ale przekonano mnie, że robienia przeciwciał, bo rzeczywiście tych z przeciwciałami można w pewnym sensie odleć przynajmniej 3 do 6 miesięcy i potem zaszczepić w drugiej kolejności.
Ale tu są kontrargumenty takie. Po prostu jest to masowa i sprowadzi kompletny bałagan, bo jeszcze pan będzie miał podgrupy, przechorowanie, przechorowano. I wcale nie wiadomo, że przeciwciała, które pan ma, czy ja mam, ja nie mam jeszcze niestety, choć się dopiero zaszczepiłem pierwszą dawkę, to co mają przeciwciała neutralizujące. Nie u wszystkich ludzi po przechorowaniu, nawet zmianem przeciwciał, mamy przeciwciała, które opłaszczają wirus. Ja to widzę po dopadanym osoczu do ozdrowieńców. Jednym podajemy efekt, mamy teatralny i rzeczywiście zastępuje zahamowanie. Innym podajemy, w ogóle to wszystko nie działa, wie pani, i tak dalej. Także już wiemy, że te przeciwciała są różne jako takie. One są strasznie heterogenne jako takie i heterofilne w znaczeniu połączenia się. To jest, każdy jakby indywidualnie odpowiada. To nie jest tak, że 100 osób odpowie mniej więcej tak samo. Mimo że formalnie to ma tam jakieś miano tych przeciwciał. Nie jest tak. Także lepiej się opłaca z punktu widzenia strategii państwa absolutnie zaszczepić wszystkich po kolei, kogo się da i jak najszybciej. Oczywiście nie te osoby, które świeżo przechorowały COVID. Wie pan, tu po miesiącu, po dwóch robimy badania kontrolne i tam się u niektórych osób dalej tkwi zapalenie. No to niezbyt dobrze na szczycie jeszcze w trakcie choroby kogoś zaszczepić. Także te 3-6 miesięcy będziemy odpuszczali i do tego zachęcamy, prawda? Aby to troszeczkę opuścić jako takim. To nic się nie stanie, jak się ktoś zaszczepi. Ale no lepiej w czasie czy innej chorobie, jakiejkolwiek zakaźnej, nie szczepić nikogo na cokolwiek.